Witamy Was na kolejnej recenzji, ja jestem Jarek. Karol. No i dzisiaj zarecenzujemy, co zarecenzujemy? Zarecenzujemy sobie coś innego, nie będzie to shisha. Nie. Tylko zaraz Jarek pokaże. Będzie to... papieroski aromatyzowane Sunday's Fantasy, których producentem jest Thomas Radford. Thomas Radford, tak wygląda oto opakowanie. Tutaj jak zwykle mamy palenie, powoduje... No co? No dobra. Nieważne. W każdym bądź razie wybieraliśmy opcję bez braku płodności. Więc mamy taką. Papierosy mają taką oto zawartość nikotyny. Czyli jak standardowe mocne papierosy. Czyli 10 mg nikotyny, 80 mg tlenka nikotyny. Dobra. W każdym bądź razie jeszcze może pokażę, tutaj może sobie weź, częstujesz się. Tak oto wygląda papieros. Jest on barwy takiej brązowo-jagodowo, coś takiego. O nie, czy zobaczycie? Jest. No i nie mamy tutaj żadnego napisu, są tylko dwie takie jakby kreski. No takie złote. Ładne. Irlandzkie. Można później sobie zeskrobać nożykiem i do... A, jeszcze krój zapomniałem. Proszę, tak, oto jest pokrojony. Standardowo jak dla tej firmy. Dobre. No. Pokrojony jak tytoń do papierosów. No. To huka huka. No, dokładnie. Więc tak, może co do zapachu. Są to... przez producenta jest podawane, że ma to być bardzo mocna nutka tytoniowa z lekką nutką jagód. Wąchając te papierosy, mam przed oczami pola jagód. Chyba las. Nie pola jagód. Pola jagód również. Las również. Bardzo ładnie pachną, bardzo jagodowo. Trochę herbaciano, ale to wszystkie papierosy tak mają. Tak, bo to jest taki zapaszek. Lekki zapach tytoniu. Bardzo świetnie pachną, bardzo ładnie wyglądają, na pewno zrobią wrażenie. Nie jest to intensywny zapach, no ale jaki może być intensywny zapach niepodpalonego papierosa, no w sumie. No, to może zapalmy. Jak chmury. Dymu jak z papierosa. Chmury bardzo gęste, zawiesiste, są to mleczne kumulusy, jak to zwykle jest w przypadku tej firmy. No i co do smaku? Te oto papierosy na pewno posmakują osobom, które są przeciwnikami papierosów smaku z na przykład Marlboro albo jakichś innych papierosów bezsmakowych, ponieważ nie smakują w ogóle jak papieros. No może delikatna nutka. Delikatna nutka, naprawdę jest to taki delikatny posmak palonego tytoniu. W sumie tak jakbyście palili Elementsa niepłukanego, może troszeczkę mniej. Dokładnie. I naprawdę są mega zajebiste. Mi one po prostu, no to są dla mnie najlepsze papierosy. Nie no, są świetne. Są jedna w sumie z lepszych aromatyzowanych, jakie paliłem, a przepaliłem już tam trochę różnych. Bez wątpienia, na pewno... Są one dobre. Smak jest taki, jakbyście palili shisha. Tylko z mniejszą ilością dymu. W sumie taki blue mist bez tego mista, bo tak jak mniej mydłowy. Od blueberry, nie? Mniej mydłowy. Miej mydłowy. I też ma lekko słodki filtr w sumie. Tak obliża się usta. Nie jest tak jak na przykład w tych, w Diarumach czy... W Lock de Villach. Czy w czekoladowych. Czekoladowych, zgadza się. Ale jest delikatna właśnie słodkawa nutka z tych papierosów. Też umiem niż panu. No. Więc tak, wszystkim fanom papierosów aromatyzowanych, to jest obowiązkowa propozycja dla Was, do Was mówię. A jeszcze może wspomnę o cenie. Tutaj jest kosztuje 12,80. Chyba tyle kosztowały. Tyle kosztowały, tak, tyle kosztowały. Naprawdę są warte swojej ceny, jeżeli lubicie smak jagód. Bardzo dobrych, słodkich, lekko słodkich. Bardzo takich owocowych, soczystych. To te papierosy, one w ogóle nawet nie smakują jak papieros. Nawet jak później się... na języku jest jednak ta taka nutka smoły, jak to z papierosów, ale, no, ale są bardzo ale dobre. Nie ma takiego gryzienia w gardle, jak masz w sumie w Marlboro. W pokoju nie śmierdzi palonymi ślugami, tylko jest właśnie nie, ładnie pachnie jak godami. Jak skadzidełka, można powiedzieć nawet. Także jest godne polecenie i nie wiem w sumie jak to oceniasz, w sumie te papierosy. Też w skali do 10 może do 10 ja daję 10. Ja daję może, ja wiem, 9,5, bo mam jedne, które lubię bardziej. Dam 9,5, nawet 9
9,75 mogę dać, bo to są naprawdę no, na drugim miejscu, z tych, które poliłem. Dla mnie Black Devil. Nie zgadzamy się. No dobra, w każdym razie mi naprawdę bardzo smakują te papierosy. Nie, no są dobre, w tym się zgodzimy. I jak już mówię, jeżeli lubicie aromatyzowane papierosy, jeżeli w ogóle lubicie papierosy, to warto spróbować te oto. 12,80 warto wydać, a jeżeli kupicie jedną paczkę, to na pewno będziecie chcieli sobie kupić więcej, ponieważ one nie mają tendencji do zamulania. Są takie świeże, nawet bym powiedział. Takie... No po prostu, no brak mi słów na nie. Są naprawdę bardzo dobre. Więc te oto... To czekaj, to ty może coś mów, a ja tak zadymię ładnie na zakończenie. To co tu powiedzieć? Polecamy. Kto może... Niech sobie kupuje, no i jeszcze co by tu dodać. Jak nie znajdziecie w sklepach, można znaleźć w sklepach internetowych, póki jeszcze można, to radzę zamawiać. No i byłoby na tyle i na razie. Do następnego. Do następnej recenzji papierosów.